witajcie, z tej strony Pielin w pigułce i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zagrać marsz weselny na pianinie i podzielimy to na dwa części, a na razie pokażę wam, jak brzmi ta pierwsza część, czyli dzisiejsza część. Dzisiaj to gramy, a w kolejnym odcinku będą cztery takty dosłownie, a więc krótki będzie odcinek ten, jak i ten za kilka dni. No dobra, a teraz przejdźmy do nauki. Czyli na początku mamy proste wartości, takie same dosłownie. HD. A później z D przechodzimy na G. HD, HG, 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 a w lewej ręce ciągle G, 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 G. I takie same wartości, tak jak to mówiłem przed chwilą. Czyli właśnie coś takiego wychodzi. Pam, 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 pam. Następnie mamy. Pam, 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 pam. I co to jest? To jest HD. I C, C, A, C, Fis i H, G. Tutaj nie powiedziałem o tym, ale jesteśmy w gamie G-dur, czyli jest jeden krzyżyk. Na Fis. Tak, jest na Fis i dlatego właśnie mamy pam, 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 pam. Dlatego to właśnie tutaj jest Fis. Ok, zagrajmy jeszcze raz. Drugi takt. Pam, jest tak jak na początku. I tutaj jest DD. D, D, G. Czyli G, 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 G. G, D, D, G. Dokładnie coś takiego wychodzi. Jeszcze raz zagramy. Myślę, że możemy przejść dalej. Mamy tak. I jest tutaj. Tutaj są pojedyncze dźwięki. D, G, C, T, H, A. Tak, jeszcze raz. D, G, C, T, H, A. A w lewej ręce jest trochę bardziej skomplikowanie, ale mniej więcej też ten sam rytm. Czemu mówię prawie ten sam? Bo niby jest ten sam, bo jest pam, 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 a tu pam, 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 dlatego, że właśnie mamy tutaj takie półnuty. Półnuty. Chodzi mi o to, że popatrzcie, że gram właśnie dwa dźwięki. Pam, pam. Zagrałem właśnie trzy dźwięki, a ja trzymałem ciągle kije w półnucie. Pam, pam, pam. I jeszcze raz. I tutaj też zagrałem trzy dźwięki, a kije trzymałem. Czyli no, prawie, ale nie do końca. Tłumacząc bez tego kije, to jest ha, ha, e, d, c. A tutaj po prostu mamy półnutę g i g. Właśnie gramy coś takiego. G, H, pam, pam, pa, ra, ra. I razem brzmi to tak. No właśnie, coś takiego wychodzi i zagrajmy od nowa. Dalej mamy. Tutaj w prawej mamy.
to są dźwięki, to są G, A, G, Cis i Fis. Cis jest tutaj dodany, znaczy wszystkie dźwięki są dodane przez autora. Ale Cisu nie powinno być niby, bo jesteśmy w gamie, jesteśmy w gamie G-dur. I w gamie G-dur nie ma C, ale jest Cis, bo tak się składa, że autor po prostu dodał krzyżyk. Czyli na dźwięk C, napisany dźwięk w utworze C, dopisał krzyżyk. I wychodzi Cis. Czyli Cis, E, Cis, Fis i później G i Fis i A. Jeszcze raz. Pam, para, pam, pa, pam. I jeszcze raz. A w lewej ręce mamy tak. Dokładnie, czyli to są ćwierć nuty i już nie są takie same wartości. Mamy tutaj GH, GH, EG i D, C, H, A. Czyli dążenie do dźwięku G. Dokładnie. No dobra, a razem będzie coś takiego. Zagraliśmy trzy dźwięki i później pam, pam, i pa-ra-ra-ra. Czyli kiedy mamy pam, pam, to go zagramy G-H. Pam, pam. Później, kiedy te dwa dźwięki pam, to mamy E-C, E-G znaczy. A kiedy gra, przytrzymujemy F-A, to mamy cztery dźwięki, dokładnie cztery ósemki. D-C-H-A. No dokładnie. Zagrajmy to jeszcze raz, może. I jeszcze raz, wolniej trochę. Co mamy dalej? Dalej mamy pierwsze dwa takty takie same są jak na początku. Ale już później co innego, bo jest coś takiego. Czyli HD, GH, Fis D. I później tymi dwoma palcami gramy G i H. G, G, H, G. Zagram to powoli. Jeszcze raz zagram. Tak. A w lewej ręce mamy proste, bo trzy dźwięki. Tutaj jest półnuta G. H, E. Mhm. Czyli raz, dwa, raz, dwa. Właściwie trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Razem jest tak. Czyli gramy te H, D, G, H. Czyli kiedy gramy w Fis, D, gramy również H. Prawej. I później pam, pam na G, G, H, G, gramy E, pam, pam. Zagrajmy to powoli. No dobrze, pięknie, a ostatni takt jest tak. Dokładnie. I co tu jest? C, E. C, A, samo H i H oraz G. A w prawej ręce również mamy trzy dźwięki. C, D, G. C, D, G. Razem jest tak. Pam,
I na CE mamy jeden dźwięk. Później na mamy D. I razem gramy te GHZGA. Dobra, zagrajmy teraz może od początku do końca. Nie do końca właściwie. No, do końca dzisiejszego odcinka. Czyli gramy głośno po prostu, no. Głośno to głośno, no. Forte to głośno. I tak dalej. Jest głośno po prostu. No dobra, i już tak. Ostatecznie zagrajmy pod koniec. No tak w miarę szybko. Nie za szybko, ale tak normalnie. Tego odcinka. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście bym prosił o łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I oczywiście zapraszam na fanpage'a Pianino w Pigułce na Facebooku, tak. Okej, no a więc to wszystko i do zobaczenia. Cześć!